nastał rok 1945. Mimo tego, że wojna się zakończyła, Polska płonęła nadal. Podczas konferencji w Teheranie, która odbyła się na przełomie listopada i grudnia 1943 roku, Wielka Trójka postanowiła o losach Polski, podporządkowując ją wpływom Związku Radzieckiego i wcale nie pytając o zdanie Polaków w tej kwestii. Nie mogło się to dobrze skończyć. Kiedy w styczniu 1945 roku ziemię polskie zajęła Armia Czerwona, te dotychczas utajnione postanowienia z całą mocą wyszły na jaw. Wielu żołnierzy polskiego podziemia nie złożyło broni i zbrojnie wystąpiło przeciwko zależnym od ZSRR nowo ukonstytuowanym władzom Polski. A żeby opowiedzieć o tej trudnej historii polskiego podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej i zaraz po niej, weźmiemy dzisiaj z Krzyśkiem udział w poszukiwaniach zorganizowanych przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Cześć chłopaki. Powiedz mi, dlaczego my to właściwie jesteśmy? Dobrze, więc sprawy zaczęły się tak. Nasz przyjaciel, czyli mój przyjaciel, który pracuje tutaj razem ze mną, jest takim wielkim fanem kartografii i wszystkich rzeczy związanych z nim. I no, jako w zasadzie człowiek, który się zajmuje tematem, kiedy usłyszał o bunkrach Lasa... Las? A kto to był Las? Właśnie, kim był Las? Las to jeden z partyzantów, można powiedzieć, jak przyszedł tu, był jednym z wielu. Natomiast sytuacja wykreowała go wpierw na dowódcę oddziału, który przyprowadził, a później na dowódcę całego okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który znajdował się tutaj. To był 16 okręg Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, i to była struktura, która no, spędzała sens powiek miejscowym ubekom. Z dokumentów wiedzieliśmy, że istnieje jeszcze pierwsza lokalizacja, pierwsze bunkry, w których przybywali chłopcy świeżo po przybyciu tutaj ze wschodu. No i przez lidar odkryliśmy no, taką, ja wiem, konstrukcję, kilka bunkrów naokoło w trójkącie. I to był pierwszy nasz takie odkrycie, znaczy w zasadzie to trzeba powiedzieć, że Janusza odkrycie, nie moje. Ja jako człowiek, który zachęcał go, pojechaliśmy, zobaczyliśmy i wow. No i wtedy pojawia się idea, no to trzeba tutaj z Olafem pogadać. No i stąd nasze wspólne takie rozmowy, które zaczęły być prowadzone jeszcze wczesnym latem. No i here we are. Mm-hmm. To w takim razie jedziemy w las? Tak, jedziemy szukać lasa. W las szukać lasa. Do dzieła. No to co? Jedziemy na miejsce na szukanie. I słuchajcie, sprawa wygląda tak, że mamy teren gigantyczny. Gigantyczny las w pobliżu miejscowości Gleba. No i w pobliżu miejscowości Gleba ten las kurpiowski jest dosłownie usiany ziemiankami. Na lidarze udało się namierzyć trzy takie większe skupienia ziemianek. No i teraz pytanie, do kogo one należały, ponieważ ten las był na pewno widownią wydarzeń I wojny światowej, więc żołnierze wtedy mogli też kopać ziemianki. I także miały tam miejsce wydarzenia w roku 1945 w styczniu. Na pewno była tam też niemiecka armia. No więc pytanie, po kim są te ziemianki? I będziemy weryfikować trzy takie obszary. O, widzicie tutaj na lidarze, widać, są zaznaczone te trzy obszary, takie trzy skupienia ziemianek. Jest jeszcze jeden problem, słuchajcie, bo partyzanci mogli użytkować ziemianki wcześniejsze. Nawet z relacji jednego z członków tych grup partyzanckich, które tam działały, jest opis, że mieszkali w starych dołach. Prawdopodobnie chodzi o relikty starych ziemianek. No po co było kopać na nowo ziemiankę, jak już była jakaś zrobiona? Może nawet szalowanie tam się zawaliło, ale wystarczyło ją troszeczkę tam ogacić i już była ziemianka jak znalazł. Także będzie problem,
bo tą partyzanckość ciężko jest stwierdzić. Słuchajcie, partyzanci nie mieli swojej wytwórni partyzanckich rzeczy, prawda? Korzystali z tego, no tak mówiąc kolokwialnie, z tego, co zajumali. Skądś tam, nie? Czy mieli dużo rzeczy, na przykład jeszcze z września 39 po rozbitej polskiej armii? Mieli rzeczy oczywiście radzieckie, po rozbiciu radzieckiej armii w 41 roku przez Niemców i mieli rzeczy niemieckie, no bo Niemcy okupowali to terytorium, więc mieli całkiem sporo rzeczy niemieckich. I teraz będzie bieda, jak stwierdzić, co jest partyzanckie. No, bo mało jest tych takich typowo partyzanckich rzeczy. Trafienie jakiegoś konspiracyjnego partyzanckiego orła na przykład z czapki, no bo takie były, to jest mniej więcej jak trafienie szóstki w totka. Więc trzeba będzie raczej działać poszlakowo, bo nie liczę na to, że znajdziemy tam akurat partyzanckiego orła. Równie dobrze karteczkę moglibyśmy znaleźć z napisem tu działałem ja las. Więc czeka nas naprawdę niezłe wyzwanie. Trzymajcie za nas kciuki. Ale grzybów. O, i są. I mamy te ziemianki. Wielbiciele trunków prostych. Tego tu jest pełno, no ale nie zrażajmy się. Zamknęło ci skalę na wykrywaczu? Tak. Pokaż. Dajesz. W imię Boże. Już padel daje taki odgłos, jakbyś coś uderzał, nie? Jakbyś to uderzał, no. To pusta rura. Już nieraz to zauważyłeś. Koloreczek, o jaki panie. Korzeń głęboko jest, wiesz? Ja już to widzę, a zapadę to korzenie. Musimy tylko wkopać. Dalej masz. Gdzieś wędruje, nie? No, gdzieś wędruje, pewnie go wiesz, przełożyłem go. No, to wyrzucimy wszystko, zobaczymy. Pierścionek wiodący, niech zjadnie. Może być. Co ty tutaj masz? Nie, guzik. Guzik. Niemiec? Nie. Nie wiem. Polak. Czekaj. Może to moje pobożne życzenie, ale... Poczekaj. Bo jest za bardzo wypukły. Tak. Nie, aluminium. Nie, aluminium pewnie. To Niemiec jakiś. Celciak. Celciak, weź tam z drugiej strony. O, tutaj. Tak, celciak. Zobacz, są trzy dziurki. Tylko już będziemy wszystko wiedzieć. Na środku tutaj? Tak. O, już się jedna pojawiła. Będą trzy. Trzy są, no? Celciak, czyli guzik od niemieckiej celtbany z II wojny światowej. Czyli ślady po no jakimś niemieckim na pewno oporządzeniu, nie? To jest płachta namiotowa niemiecka, taka w taki charakterystyczny kamuflaż. I te guziki miały właśnie po trzy dziurki. Czyli no, może jesteśmy na tropie chłopaków lasa. W końcu oni uciekli z armii niemieckiej. No i kolejna ziemianka. Jestem na skarpie tej ziemianki. No pewnie odłamek jak zwykle. Dużo tych odłamków strasznie. Już mi zgrzytnęło. I co my tu mamy? A, odłamek? Nie, to nie jest odłamek. To jest scyzoryk. Kto wie? Jeżeli tutaj byli partyzanci, to może scyzoryk po partyzantach. Partyzancki scyzoryk.
No stary na pewno od dawna tutaj leży. Oczywiście może być pozostałość po grzybiarzach. Tego też nie wykluczam. Gdzie? To jest stara butelka po wódce. To taka przedwojnie raczej. I mamy śmietnik, kochani. To jest na 100% śmietnik. Śmietnik po ludziach, którzy mieszkali w tych ziemiankach. Kim byli ci ludzie od tych ziemianek, jeszcze nie wiemy. Ale słuchajcie, wystarczy, że wyciągniemy jakiś przedmiot, który wydatuje nam tutaj ten zbiór. No i będziemy mogli wiedzieć przynajmniej z jakiego okresu ten śmietnik pochodzi. Czy to są śmieci wyrzucone przez mieszkańców wsi, czy na przykład przez jakieś wojsko. Uwaga, działamy. Otworzymy ten śmietniczek, zobaczymy. Wykopano tutaj po prostu dziurę. Słuchajcie, Niemcy mieli bzika na punkcie przepisów sanitarnych. Wszędzie, gdzie stacjonowali, robili śmietniki. Ale ludzie, którzy byli no, w sumie wyszkoleni w niemieckiej armii, no las przed wojną owszem służył w Wojsku Polskim. W latach 31-33, o ile się nie mylę, tam został nawet kapralem albo nawet plutonowym. Ale no, jednak przeszedł to szkolenie w tym 13. Białoruskim Batalionie Policyjnym SD. Więc stamtąd pewnie większość zwyczajów wzięli, więc ten sposób kopania ziemianek i tak dalej może być niemiecki i sprzętu też może być kupa niemieckiego, ale może to właśnie chodzić o naszych partyzantów, tych 57 ludzi lasa, którzy uciekli ze służby niemieckiej. Oczywiście nie mamy pewności całkowitej, aczkolwiek to jest moje pobożne życzenie teraz, nie? Pamiętajcie o tym. Dlatego z takim kietyzmem ten śmietnik kopię, bo normalnie bym go rozpieprzył. Paroma ruchami szpadla wyciągnął wszystko, co mnie interesuje i tyle. No tutaj się będziemy cackać troszeczkę. O, widzimy śmietnik. O, ktoś ładnie wykopał dziurę. Słuchajcie, zaraz wam pokażę. Tylko to oczyszczę. Wygląda na to, że ktoś wykopał prostokątną dziurę, żeby te śmieci wrzucić. O, już mamy. Już są śmieci. O, widzicie? Teraz widać, to jest ten zarys tego śmietnika. Tutaj w śmietniku leżą różne rzeczy. Jakieś puszki po konserwach, głównie stłuczona butelka. No zobaczymy. To jest ślad po tych ludziach, którzy mieszkali w tych ziemiankach na pewno. Zobaczymy. Może nam śmietnik coś o nich powie. Pokażcie mi swoje śmieci, a powiem wam, kim jesteście. No i zobaczcie. Typowy śmietnik. Widzicie? Puszki, butelki, jakieś guma od weka, resztki tej bony. Czyli najpierw idzie butelka. O, butelka. Tam jest reszta tej butelki, typowa butelka po wódce. Z epoki, z czasów II wojny światowej. Teraz puszka po konserwach. Uwaga, podważamy ją. No, nawet nam prawie cała wyjdzie chyba. O. Tak, wybebeszyli ją w środku, jest po prostu puszka po konserwach. Jedna. Tutaj mamy tą tajemniczą jakby gumę. Co to jest? Co? Nie wiem, co to było. To jest z gumy zrobione. Tutaj kolejna puszka po konserwach. Niżej chyba nic nie ma. Tutaj są resztki puszek, kolejna puszka po konserwach. Tutaj jeszcze ta jest puszka po konserwach. O, ta jest większa. No może to po lesie, kto wie. Teraz chcę przewalić to tutaj. O, patrzcie, bateria. Bateryjki. Nie no, cała była. O, resztka bony. Jeszcze. Opakowania. Resztki tej butelki. Tylko teraz czy jakiś guziczek będzie, coś takiego. Liczę na takie rzeczy jeszcze. Co mi coś powiedziało o nich. O tych ludziach. Trzeba by było prześmigać tą zawartość. Czy tutaj czegoś nie ma takiego, co by nam się mogło... Prze...
O, patrzcie, lek. Fiolka. Jakiś zastrzyk czy coś takiego. O, to jest dno od tej bony. To jest to, co się, to jest to, co się odrywało od bony z góry. Niniejszym ogłaszam śmietnik przekopanym. Zobaczcie, pełno ziemianek, górka taka, nie? O, ziemianka przy ziemiance. A tam, zobaczcie, stara sosna, stara jak czort i na niej kapliczka. Po co tam tu ludzie kapliczkę ustawili? Co, żeby upamiętnić Niemców, którzy tutaj stacjonowali? A może, żeby upamiętnić partyzantów? Szukamy. Pamięć o tych wydarzeniach się już na pewno zatarła. Obecne pokolenia nawet nie pamiętają, po co ta kapliczka powstała i właściwie kiedy. Mogła mieć kilka faz, to jest kolejna wersja rozwojowa tej kapliczki. Ale była tu zawsze. Może tutaj partyzanci odprawiali na przykład msze polowe i był zawieszony jakiś krzyż, a potem ludzie, jak już partyzanci poszli, to że był krzyż, to dokładali różne inne rzeczy i powstało to. Nie wiemy. Szukamy w dalszym ciągu potwierdzenia teorii, że jesteśmy właśnie w miejscu obozowiska partyzanckiego. Tak? A, pieszkę. To teraz pokrótce opowiem wam o historii lasa. Józef Kozłowski urodził się 19 marca 1910 roku w miejscowości Demeń, położonej na pograniczu litewsko-białoruskim. Położenie tej miejscowości na tym pograniczu spowodowało, że Józef Kozłowski przez pierwszych 10 lat swojego życia, nie ruszając się nawet z domu, mieszkał kolejno w Rosji, w Polsce, na Litwie, a na końcu na Łotwie. By w końcu wraz z rodzicami przeprowadzić się do Polski. Pochodził z bardzo biednej rodziny. Jego ojciec miał 4-hektarowe gospodarstwo, z którego jakoś musiał wszystkich utrzymać. Dlatego też Józef nie miał co liczyć na to, żeby skończyć coś więcej niż 7 klas podstawówki. Zasadniczą służbę wojskową Józef odbył w 5. pułku w Wilnie. Tam musiał się wykazywać, ponieważ opuszczał wojsko w 1933 roku w stopniu kaprala rezerwy. Mundur musiał przypaść mu do gustu, gdyż podjął pracę gajowego w Kotłowcach w powiecie wilejskim. I tak została go II wojna światowa. Na Wileńszczyznę wkroczyły jednostki Armii Czerwonej i Wileńszczyzna zaczęła być okupowana przez Rosjan. Zaczęły się prześladowania ludności polskiej, wywózki i tak dalej. Sami wiecie, nie? Ten okres okupacji radzieckiej Józef spędził w niewielkiej miejscowości Święciany, położonej około 60 km na północny wschód od Wilna. Kiedy latem 1941 roku Wileńszczyzna została zajęta przez III Rzeszę, Józef powrócił do zawodu leśnika. Nie oznaczało to, że niemiecka okupacja na Wileńszczyźnie sprawiła, że ludziom zaczęło się żyć lepiej. Nic podobnego. Region ten zamieszkały przez Litwinów, Polaków, Łotyszy, Białorusinów i Żydów stał się areną krwawych czystek etnicznych, w wyniku których całkowitej zagładzie uległa mniejszość żydowska, a pozostałe grupy etniczne toczyły ze sobą bezpardonową wojnę. Na domiar złego stronami tego konfliktu były jeszcze niemieckie siły okupacyjne oraz radziecka partyzantka, rekrutująca się głównie z niedobitków pokonanej w 1941 roku Armii Czerwonej. W tym diabelskim tyglu poszczególne strony zawierały ze sobą doraźne sojusze. I tak na przykład radziecka partyzantka, która powstała w 1941 roku z rozbitych oddziałów Armii Czerwonej, już tradycyjnie współpracowała z Polakami. Co zmieniło się po postanowieniach teherańskich, kiedy okazało się, że Wileńszczyzna przepadnie Rosjanom i czerwona partyzantka zwróciła się od końca 1943 roku przeciw Polakom. A to z kolei spowodowało, że Polacy zaczęli w tym momencie orbitować w stronę Niemców.
Na tej fali Józef Kozłowski pod koniec 1943 roku zaciągnął się do stacjonującego w Wilejce 13 Weißrotenische Polizei Batalion Sicherheitsdienst, stając się żołnierzem kolaboracyjnej jednostki SS. A, się gubię. Nie wiem, czy się to spodoba? Mamy skład partyzancki, kochany. Depozyt partyzancki, granat i amunicja. Niemiecka amunicja chyba, do Mausera. Także spotykamy się z amunicją do Sturmgewera, co jest ciekawe. Bo słuchajcie, to jest tak, że ta amunicja do Sturmgewerów, owszem, ona jest używana nawet od 1942 roku. Pojawiają się MKB i tak dalej, nie? Ale są testowe. I tak naprawdę STG-44 na takim powszechnym uzbrojeniu armii niemieckiej pojawia się w roku 1944. Że żołnierze niemieccy to dostają, bo w czasach mniej więcej operacji Bagration. Czyli wtedy, kiedy grupa Lasa ucieka z armii niemieckiej. I oni uciekając gdzieś z Białorusi tutaj, mogą mieć już te Sturmgewery. Oni już mogą być w niej uzbrojeni. Nasza partyzantka tutaj miejscowa na Kurpiach, wątpię, powstańcy po Powstaniu Warszawskim po raz pierwszy widzą Sturmgewery w sierpniu 1944 roku. Zdobyte na Niemcach oczywiście. Dopiero wtedy je widzą, także to jest nowa broń. Więc jeżeli tutaj znajdujemy depozyt amunicji do Sturmgewera razem z granatem radzieckim RG-42, amunicją do Mausera, no to raczej możemy mówić o tym, że to jest jakiś depozyt partyzancki i to być może nawet z czasów, kiedy pojawia się tutaj właśnie las. O kurde. I co teraz? No co teraz? Saperów wzywamy. I tyle. Zobaczymy, co tam jest wtedy. No oczywiście. Wołamy chłopaków z muzeum. Tak jest. A, Krzysiek wam demonstruje. Zobaczcie, jaki ten sygnał jest duży. Czyli tutaj wszędzie jest amunicja zakopana, pewnie jakieś granaty, amunicja. Miejsce jest znaczne. Dlaczego? Bo tam jest słupek. Zobaczcie, jest słupek. Granicy leśnej. To mamy starą miedzę. O, to jest ten słupek, widzicie? I to jest. Możemy sobie policzyć w krokach, ile to jest. Uwaga, idziemy. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kroków. Jakieś 10 metrów mniej więcej, plus minus. Nic. Przedmioty niebezpieczne pochodzenia wojskowego. Saperzy. Saperzy. No jest już policja, teraz formalności. Trzeba udowodnić, że tutaj kopiemy legalnie. No i co? I będziemy czekać na saperów. Odpowiedź mamy Lasów Państwowych i na podstawie tego była wydana decyzja. Oczywiście kopia, bo ja w teren kopię zebrałem. Nie oryginał. Latem 1944 roku uderzenie Armii Czerwonej nazwane Operacją Bagration zmiotło z powierzchni ziemi grupę Armii Środek na Białorusi. Resztki batalionu SD, w którym służył Józef Kozłowski, spłynęły w okolice Augustowa. Demoralizacja wywołana w tym białoruskim batalionie, tym letnim laniem, jakie spuściła Armia Czerwona Wehrmachtowi, była olbrzymia i kiedy ten batalion, a właściwie jego resztki dotarł do Augustowa, tam dokonała się seria dezercji. Uciekło w sumie 150 żołnierzy z trzema porucznikami włącznie. Niemcy wyłapali większość dezerterów Białorusinów, ale grupa 57 Polaków, głównie Polaków, właśnie z Janem Kozłowskim, im udało się zbiec. No dlatego, że nie byli obcy na terytorium tej Puszczy Augustowskiej. Mówiono po polsku, więc oni się, mimo tego, że nosili niemieckie mundury, łatwiej dużo im było się tam znaleźć, prawda? Uciekinier, który mówił językiem białoruskim, no raczej był wskazywany palcami przez całą okoliczną ludność i był łatwym celem dla niemieckiej żandarmerii. Kozłowskiemu i jego ludziom udało się dotrzeć w rejon Ostrołęki, gdzie nawiązali kontakt z polską konspiracją. Nawiązali tam kontakt z komendantem rejonu AK, Myszyniec obwodu Ostrołęka, podporucznikiem Kazimierzem Stefanowiczem, pseudonim As. Grupa białoruskich dezerterów z SS była dla Asa świetnym nabytkiem, gdyż on sam dysponował słabo wyszkolonym i uzbrojonym oddziałem. Natomiast ludzie Kozłowskiego
który przybrał pseudonim Las, zdezerterowali z pełnym uzbrojeniem, na które składały się m.in. dwa ręczne karabiny maszynowe Diektariowa. Na kurpiach Józefa Kozłowskiego zastało rozwiązanie Armii Krajowej, które nastąpiło 19 stycznia 1945 roku. Na bazie rozwiązanego białostockiego okręgu AK powstała taka organizacja, która nazywała się Armią Krajową Obywateli. I właśnie w szeregi tej organizacji wstąpił Józef Kozłowski z częścią swoich ludzi. Nie zagrzał tam jednak zbyt długo miejsca, wstępując po chwili do bardziej radykalnego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, w którego szeregach od wiosny 1946 roku pełnił obowiązki dowódcy pogotowia akcji specjalnej. W powiatach Ostrołęka, Maków Mazowiecki, Przasnysz, Ciechanów, a także częściowo w Pułtuskim i Łomżyńskim. Głównym zadaniem PAS było sabotowanie działań tymczasowego rządu jedności narodowej. Mnożyły się ataki na posterunki milicji, a także na urzędy. W ten sposób pod koniec 1946 roku NZW kontrolowała większą część północnego Mazowsza. No i jadą saperzy. Zaraz się dowiemy, co jest w tym depozycie, bo na razie to widzimy tylko to, co jest z wierzchu. Wszystko wygląda tak, zobaczcie, tutaj mamy protokół. W sumie w dziurze, którą znalazł Krzysiek, było, uwaga, 1037 sztuk nabojów amunicji strzeleckiej. To była amunicja 7,92 na 57 Mauser, amunicja 7,62 na 25 TT oraz amunicja 7,92 na 33, czyli Sturmgewehr tak zwany. Także, no jeszcze poza tym były trzy granaty ręczne, dwa RG-42, jeden F-1. Także tak wyglądał ten depozyt. Wszystko już powędrowało do zniszczenia. Poza tym właśnie, byłbym zapomniał, był jeszcze trzon zamkowy od Mausera 98K niemieckiego, a także jakiś język spustowy od jakiegoś chyba pistoletu maszynowego, wydaje mi się, i jakaś dziwna część. Wydaje mi się, że te dwa elementy, ta właśnie dziwna część i ten język spustowy pochodziły z berety włoskiej, ale to jeszcze muszę sprawdzić. Także dosyć dziwny depozyt, aczkolwiek jednak depozyt, no zobaczcie, kurde, ile tej amunicji tam było. Saperzy odjeżdżają, a my co, szukamy dalej. Kres władzy NZW na północnym Mazowszu przyniosły wybory w 1947 roku, które wyłoniły już całkowicie posłuszny komunistom rząd, który z kolei ogłosił amnestię. Amnestię, na mocy której wszyscy przeciwnicy komunistów mogli się ujawnić. Większość realistycznie nastawionych bojowników WiNO oraz NZW doszła do wniosku, że dalsza walka nie ma już sensu, ponieważ komuniści w Polsce już wygrali. I dlatego też gremialnie zaczęli się ujawniać. Odejście tak wielu działaczy i bojowników tych organizacji spowodowało, że traciły one poparcie na terenach, które no, były już przez nie kontrolowane. Józef Kozłowski nie zdecydował się ujawnić i kontynuował walkę. Reorganizując struktury NZW na północnym Mazowszu, w uznaniu czego w roku 1948 został mianowany komendantem 16 okręgu NZW na Mazowszu. Został także awansowany do stopnia podporucznika. Baza tego okręgu, który otrzymał kryptonim Orzeł, znajdowała się właśnie we wsi Gleba, dokładnie w lesie pod wsią Gleba. Ta baza składała się z kilku schronów połączonych rowami dobiegowymi, a także rowami strzeleckimi. Miała własną ponoć studnię, czy na przykład łaźnię. Od maja
1947 roku do czerwca 1948 roku podległe Lasowi, który w międzyczasie zmienił pseudonim na Wis, oddziały wykonały ponoć około 200 akcji przeciwko władzy komunistycznej, atakując posterunki milicji obywatelskiej na przykład, ale nawet i wysadzając wiadukty kolejowe. Wszystko skończyło się w czerwcu 1948 roku, kiedy to Urzędowi Bezpieczeństwa Publicznego udało się zlokalizować leśną bazę komendantury 16 okręgu. W obławie, którą przeprowadzono 25 czerwca 1948 roku, wziąć miał udział 40 plutonów KBW, które otoczyły pierścieniem cały las, zamykając w kotle 12 partyzantów. 29 czerwca 1949 roku Józef Kozłowski został skazany wraz z kilkoma swoimi podkomendnymi na karę śmierci, która wykonana została 12 sierpnia 1949 roku w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tak, kochani, kończyłaby się historia Józefa Kozłowskiego, pseudonim Las, a potem Wis. Idę sobie tym kurpiowskim borem i zaraz mi się przypomina dziennik partyzanta. Wtorek. Wygoniliśmy Niemców z lasu. Środa. Przyszli Niemcy i wygonili nas z lasu. Czwartek. Przyszedł leśniczy i wygonił z lasu nas i Niemców. Cichosza tutaj. Ale nie poddajemy się. Nas leśnik nie wygoni, bo mamy zezwolenie od nadleśnictwa i od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. I zbliżamy się powoli do tego kolejnego skupienia ziemianek. Jest. Kolorek. Darni jest. Chodźcie, zobaczymy razem. Zobaczcie. Widzicie? Krzyżyk. Aluminiowy krzyżyk. Aluminiowy, bidny krzyżyczek. W ziemi. Z Jezuskiem. Za moimi plecami, o tam, jest nasyp po budynku gajówki, która tutaj stała. Ona jest widoczna na mapach, a dzisiaj no ta gajówka, powiedzmy sobie szczerze, to jest, musicie mi uwierzyć, tam przede mną, gdzie te takie jałowczyki sobie rosną. Jest taka góreczka drobna z takim prostokątnym jakby nasypem naokoło, to po ścianach tego budynku. Jest tam sporo gruzu, widać, że na podmurówce ceglanej był budynek. I ta gajówka znajdowała się zaraz obok siedziby bazy konspiracyjnej o kryptonimie Orzeł, która była siedzibą dowództwa 16 okręgu. No i pewnie ten krzyżyk został zgubiony przez albo tego gajowego tutaj z tej gajówki, która już nie istnieje, albo przez jakiegoś robotnika leśnego, takiego samego jak ten, który tam teraz pracuje. A może zgubił to jakiś partyzant, który tutaj zaszedł do gajówki. Kto wie? Kto wie? W tym miejscu, kochani, to ja się czuję jak na Mierzei Wiślanej. To jest pełno ziemianek. I one są, moim zdaniem, po niemieckiej armii z 1945 roku. To jest oczywiście nie wyklucza to faktu, że mogli w nich także potem stacjonować ludzie lasa. O, tutaj coś jest pod korzeniem akurat. A nie górą, dobra. Co my tutaj mamy? To akurat fajerka od pieca. Fragment fajerki. Tu cały teren jest usłany właśnie resztkami piecy. W każdej z tych ziemianek były jakieś piece. Jest masę tych opakowań po margarynie Bonie, puszek po konserwach niemieckich, wehrmachtowskich. I tych ziemianek jest przede wszystkim zbyt dużo na ten oddział partyzancki. No niech będzie tam 150 ludzi może liczył. To tu są ziemianki na, bo ja wiem, z batalion wojska. Szukamy. Może znajdziemy jakieś ślady po partyzantach. Na pewno są po Niemcach. Ugh!
i trochę sobie pokopałem po tych ziemiankach i to jest efekt. Słuchajcie, gdybym kopał gdziekolwiek indziej, to bym powiedział, że kopałem na ziemiankach po Niemcach. I może tak właśnie jest. Zobaczcie, to jest na przykład śledź typowy od Celbane, wykopałem. Cała plejada opakowań po margarynach Bona. Na 100% to było po Bonie wszystko. Niemieckie puszki po konserwach Aludin. Proszę, widzicie? Aludin. Aludin. Jakieś resztki po jakichś chyba szpulkach na nici. Widzicie? Też chyba są tutaj niemieckie napisy, o ile się nie mylę. Drzwiczki od piecyka, jak to w ziemiance. No i co? I można powiedzieć, że to Niemcy, tak? A, i może to są Niemcy. Ale słuchajcie, podczas okupacji hitlerowskiej nasza partyzantka czego używała? Czy mieli swoje własne zakłady przemysłowe, które produkowały partyzanckie rzeczy, czy też nasza partyzantka korzystała z tego, co akurat było? No, że najwięcej było towaru niemieckiego, no to zaopatrywała się u Niemców. No niezbyt dobrowolnie Niemcy to oddawali, aczkolwiek no tak chyba to wyglądało. Także słuchajcie, na dwoje babka wróżyła. Może stały tu niemieckie jednostki w 45 roku w styczniu i po prostu to pogubili. Albo może nasi partyzanci, a może jedno i drugie, bo może nasi partyzanci wykorzystali już potem, po 45 roku, tutaj te ziemianki po Niemcach i sobie w nich zamieszkali. Po co mieli kopać ziemianki, jak już były zrobione ziemianki przez Niemców. No, także tutaj te wszystkie rzeczy się nakładają. Jak już mówiłem, no jeżeli nie znajdziemy jakiegoś, no, nie wiem, orzełka czy czegoś takiego, no to raczej nie mamy co liczyć, że ustalimy na 100%, że to jest akurat stanowiska partyzanckie. To może być równie dobrze leże niemieckie. No i właśnie bijemy się z tymi myślami. Musimy znaleźć coś, co da nam pewność. Na razie tego nie ma. Uf, już mam trochę dosyć, ale lecę dalej na szukanie. Trzeba stać. Ale jestem spompowany. Lecę. Wszędzie pełno jakichś dużych. O, ten kolorowy. Zobaczcie, tu już dziurce widać. Widzicie? Widzicie, co to jest? Uchwyt od maszynki do golenia. Jeżeli mi nie wierzycie, to sprawdzimy, czy dalej coś tam jest, bo wydaje mi się... Dalej coś tam jest. Zobaczcie, jest komplet. Kolorek jeszcze. Tak, kochani. Ciągłe użeranie się z takimi właśnie sygnalikami. Bardzo dużo takiego żelastwa drobnego. Mało. Przeżyjcie to ze mną. Tutaj gdzieś coś mamy. O, mamy. Brakująca część do naszej maszynki do golenia. Zaraz obok. Zobaczcie, dołek w dołek właściwie. O, tutaj jest dołek od maszynki, a tam jest dołek od tej pozostałej części. O, widzicie? O, zobaczcie. Tutaj mamy wszystkie elementy diabolicznej układanki. Dach, dach, dach. Cała maszynka do golenia. Moim zdaniem po szkopach, ale kto wie, może po naszych partyzantach też tutaj chodzili. Ale twierdzę w dalszym ciągu, że te ziemianki są niemieckie. O, mamy. Słuchajcie, nic dziwnego, że wyglądam jak kudłaczek, bo golę się takimi maszynkami z czasów II wojny światowej, które nawet żyletki nie mają. Słuchajcie, to jest znak, żeby zmienić miejsce na trzecią lokalizację. Trzecia lokalizacja to jest taka najbardziej rasowa, którą zostawiliśmy sobie na deser. Tam jest ustawionych tylko 8 ziemianek i to tak dosyć regularnie, nie tak chaotycznie jak tych dwóch pozostałych lokalizacjach. I te ziemianki są najbardziej tak najgłębiej w lesie położone. Więc pojedziemy teraz tam, bo to jest tak naprawdę nasz typ. Tam pracownicy Muzeum Żołnierzy Wyklętych liczą właśnie, że tam będzie ten obóz partyzancki, ten właściwy. No zobaczymy, czy mają rację. To co? Jedziemy tam? Thank you.
No i co? Poszukamy. No tutaj miała być jedna z baz partyzanckich. Na lidarze widać takie okręgi, 8 takich okręgów, takich ziemianek, jakby reliktów ziemianek. No i co? I poszukamy przy tych reliktach. Jest podejrzenie, że mogła być to baza partyzancka. No zobaczymy. Zresztą ja będę szukał, a wy wysłuchajcie tego, co mają tutaj autorzy tej całej operacji do powiedzenia na temat tych właśnie domniemanych baz partyzanckich tutaj właśnie w okolicach miejscowości Gleba. Co, jak to wyglądało z tymi bazami partyzanckimi tutaj w ogóle, waszym zdaniem? Od kiedy tutaj mniej więcej partyzanci zaczęli? Pierwsze, co mogli, na co ja napotkałem zapiski, tutaj lokowanie oddziałów i próby jakiegoś ich sformowania i prześwietlenia, to jest 43, czyli mówimy o AK, pewnie o Stefanowiczu Asie, pseudonim. I później dołącza tutaj na te tereny zgrupowanie Lasa. Czyli tak jak są zapiski, to są trzy grupy ćwiczone po ponad 100 chłopaków w tych lasach. Ta lokalizacja, bandysie, tak naprawdę to wszyscy o tym mówią, a nikt tego tak nie sprawdzał. Teraz przy tych nowych technikach, czyli lidar plus informacje, można zweryfikować coś w terenie, co właśnie teraz robimy. I z tego, co widać, miejsce bardzo obiecujące, czyli 8 bunkrów bardzo ładnie ułożonych. Okazuje się, że fajne trafienie, ale obok, to nikt nie obstawiał, znaleźliśmy jeszcze fajniejszą rzecz, jeszcze fajniejszą lokalizację. No nic, zobaczymy co dalej. Naprawdę jest obiecujące, zaczyna się więcej chyba potwierdzać, niż byliśmy w stanie sobie wyobrazić. Trochę pustawo tutaj. Pierwszy kolor. No zobaczymy, bo bardzo ładnie brzmi. Chodźcie, pokażę wam troszeczkę. Jeszcze zobaczymy sobie. No jest w dalszym ciągu. To szpadel. I patrzymy, co tutaj. Może partyzanty coś zgubiły. Co? W dalszym ciągu w dół. O, mamy, patrzcie. Jest pierwszy ślad. Jest to, co powinno właściwie być tutaj w takim miejscu. Łuska od pepeszy. Słuchajcie, pepesze. Bardzo pasowna broń. Powszechnie używana. Zarówno jedna, jak i druga strona tych tutaj niesnasek używała właśnie pepesz. I tutaj spójrzmy na bicie. Słuchajcie, ta amunicja wyleciała w powietrze. Ta łuska była w jakimś pożarze, aż kapser wyskoczył. To nie jest wystrzelony nabój. On został wypalony. Widzicie? Pepesza. Amunicja 7,62. Właściwie Tulski Tokariew dokładnie w tym tutaj znaczeniu. Amunicja Tulskiego Tokariewa, czyli dedykowana tetetce, potem używana do pistoletów maszynowych pepesza. No i tutaj właśnie od tetetki łuska. 7,62 na 25 amunicja. Dużo gwoździ, moim zdaniem. Moim skromnym zdaniem dużo gwoździ i to pewnie z tej ziemianki. To szalowanie rozbierał i wyrzucił pierwiona, żeby były spojone tymi gwoździami. O.
Nie. Patrzcie. Ha, 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 ha. A myślałem, że co innego. A tu jest insza, inszość. Wiecie, co to jest? No to jest na pewno ślad po naszych partyzantach. Wiecie, co to jest za łuska? Od niemieckiego karabinka szturmowego STG-44 albo MP-43 na 100%. To na pewno już nie jest po KBW. Patrzmy tutaj, co się stało. Czy zapłonnik jest wywalony, czy nie? Czy też się palił w ognisku jak ta łuska od pepeszy? Czy też mamy tutaj łuskę wystrzeloną? Już patrzymy, ale wydaje mi się, że jest to też nabój wrzucony do ogniska, który odstrzelił po prostu. Zaraz zobaczymy. Zgadza się. Też odstrzelił w ognisku. Widzicie? Otwór na zapłonnik pusty, więc kapser wystrzelił w tej łusce od Sturmgewera. Była jedna łuska, ale jest ich więcej. O, już widzę. Zobaczcie. To jest od Mausera tym razem łuska. Tak, miedziowana łuska od Mausera. Zaraz koło tej łuski od Sturmgewera, nie, od Mosina to jest łuska, przepraszam, pomyliłem się. Czyli mamy tak, Pepesze, Mosina i Sturmgewera w jednej koegzystencji tutaj. I przy tej łusce kapsel nie odstrzelił, widzicie? Jakiś wyrzut amunicji po prostu z tej ziemianki, która jest przede mną, dokładnie w tamtą stronę. Jestem dosłownie na odwale z tej ziemianki. Także ciekawostka, są już jakieś ślady po tych naszych partyzanach. O, kolejna łuska od Mosina, zobaczcie. Same łuski. Łuskologia stosowana. Wszystko leży pod darnią, czyli dosłownie leżało na wierzchu pierwotnie. Mam kasy, żeby was filmować. Tam masz jakiś metal. Co tam? Coś dużego. Wow. Ale parciarz. Ale parciarz. Tam, tylko z drogi zszedł. Znalazca. MG-34. Ewidentnie komora zamkowa z chwytem pistoletowym. Fuksiasz, kurde. Sprawdzimy, czy coś jeszcze z boku. Metryczkę. Januszku, metryczkę przygnij. Co tu dużo gadać? Czapkę trzeba zakładać. Ładny, kolorowy. Tak? Tak. Miałem go wcześniej, ale go nie dokopałem. Dobra. Ja wam pokażę. A macie jedną. Słuchajcie, jest chwila grozy. Teraz pytanie. Czy będzie po gajowym? Czy będzie po naszych? No co masz? Guzik. I ja się obawiam, słuchajcie, tak jak patrzę. Groszek? Nie. Makaronę.
O, to po nasze. O, Holender. Ma koronę? Zaraz dzwonimy. Moim zdaniem ma. Też mi się tak wydawało. No dobra, weź na tym. Ciach i se... Przy... Ma koronę, widzę ma, już. Ma. Czekaj, przyznam zbliżenie. Ma. No, to luks. Pokaż. Też mógł gajowy jakiś zgubić. To 28. Znaczy, wiesz, myślę, że urzędnicy państwowi w ogóle, czy to był policjant, czy to był żołnierz, czy to był leśniczy, mieli i tak guziki z tymi orłami z 28, no. Ale no kurde, no. W tym kontekście. W tym kontekście i w ty, przy tych bunkrach to na pewno. To nie ulega wątpliwości. Kontekst. Dziękuję za kontekst. Nie wiedziałem, że będzie mnie tak cieszył polski guzik, ale w tym kontekście, słuchajcie, no jeżeli podejrzewamy, że gdzieś tutaj był jakiś polski obóz partyzancki, to znalezienie zaraz przy samych tych ziemiankach polskiego guzika, no powiedzmy sobie szczerze, no rozpala wyobraźnię. Być może do którejś z tych partyzantów, którzy byli tu zgrupowani, no zgubił guzik ze swojego munduru. Bo zobaczcie na zdjęcia, oni starali się jednak wyglądać jak Wojsko Polskie, a nie jak pół Wehrmachtu, tak jak niektórzy rekonstruktorzy teraz się przebierają za partyzantów i ubierają na siebie pół Wehrmachtu. Nie, tamci partyzanci starali się wyglądać jak żołnierze Wojska Polskiego. Czyli szczytem marzeń każdego partyzanta było posiadanie polskiego munduru wojskowego, a nie jakiegoś tam niemieckiego. Więc no, jak mogli, to się tak obszywali, żeby przypominać właśnie żołnierzy Wojska Polskiego, więc guziki przy mundurach owszem nosili. I o ile było można, oczywiście dało radę, no to właśnie polskie mundurowe. I wracamy. Wracamy umęczeni, żeby zdać raport panu dyrektorowi Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. I jak zwykle, no jeszcze wiele przed nami pracy, wiele jest różnych tropów, ale jak zwykle każda odpowiedź rodzi kolejne pytania, więc myślę, że tu jeszcze wrócę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Panie dyrektorze, krótkie podsumowanie trzech dni. Jest dobrze, mamy pewne lokowania, miejsca sprawdzone, potwierdzone, znalezionych jest kilkanaście przedmiotów, które możemy podpowiedzieć, że pewnie należały do oddziałów partyzanckich, także za chwilę spróbujemy dopisać historię do opowiadań, prawdziwą historię postaram. To coś, dla mnie to niezwykle ważne, bo muzeum działa tu na miejscu, zaprasza, mówi o bohaterach. Są też badania, pokazujemy miejsca, przez wasze działanie pokazujemy tam to, gdzie żyli, jak walczyli, jak potrafili przetrwać. To wyjątkowo ważne, że będziemy mogli też naszym zwiedzającym pokazać to, co odkrywamy, co znajdujemy, a przez to przybliżymy naszych bohaterów, pokażemy, że to prawdziwi ludzie. Nie ludzie z pomników, tylko ci, którzy tu na miejscu walczyli o wolną Polskę, bo była ona dla nich najważniejsza. Dziękuję. Szybkiego razu. Dzięki Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dzięki. I tak dobiega końca nasza historia o partyzantach, którzy podczas II wojny światowej i zaraz po niej stacjonowali w okolicach wsi Gleba. No mam nadzieję, że ta przygoda wam się podobała. Ja odchodzę, słońce zachodzi i co? Do następnego razu. Do zobaczenia.